Dzisiejsza wyprawa zapowiada się bardzo ekscytująco. Mamy zamiar uzyskać od georadaru odpowiedź na pytanie, czy podwórko lubelskiej kamienicy kryje pamiątki po generale Mieczysławie Smorowińskim. Z pokładu komunikacyjnego latającego komputera przesiądziemy się za stery Łosia lecącego na swą ostatnią tragiczną wyprawę. Po to, by raz na zawsze miejsce i szczegóły tej eskapady zapisać. Opowiemy też o niezwykłym człowieku, który uczucia dzielił pomiędzy las i narodową historię. Dziś już mogę Państwu pokazać to miejsce i rozszyfrować. To Lublin, ulica Okopowa 13, a podwórko, na które zmierzam, to podwórko, na którym ukryto we wrześniu 1939 roku pamiątki po generale Mieczysławie Smorawińskim. Ja zawsze przed takim dniem, godziną zero, kiedy zaczynamy szukać, czekam niecierpliwie, kiedy rozjaśni się niebo i jestem tutaj znacznie wcześniej niż wszyscy inni. Dziś pojawią się tutaj po pierwsze pan wójcik, czy właśnie dwaj panowie wójcikowie, którzy nas na tą tajemnicę naprowadzili. Pojawi się Janusz Czapliński, przedstawiciel rodziny katyńskiej, opiekującej się pamiątkami po generale Smorawińskim, równie walczący o miejsca, tablice, o taką trwałą pamięć. No i wreszcie nasz niezawodny przyjaciel Robert Kmieć i jego georadar. To jedna z tych tajemnic, które ludzie całe życie noszą w sobie i pewnego dnia zaczynają czuć, że pora o tym opowiedzieć publicznie. Cała historia zaczęła się w garnizonowym mieście Lublinie, ogarniętym gorączką wojennych przygotowań. Rodziny wojskowych, jak zawsze, liczyły się z możliwością ewakuacji z miasta, z niewielkim tylko bagażem i jak zawsze od wielu pokoleń najlepszym depozytem dla reszty rodzinnych pamiątek była ziemia. Dokładnie tak samo postąpiła rodzina Smorawińskich. Ciekaw jestem, jak pan po latach odbiera to podwórko. Czy ono się zmieniło? Zmieniło się o tyle, że tu nie było tych płyt i nie było tego śmietnika. A to miejsce, które nas interesuje? A to miejsce, które tego, to tutaj trudno tylko stać, bo to jeszcze był taki murek. Tylko no murek to pewnie zamykał posesję, tu gdzie to w tej chwili ale, jest ta siatka. Ale to jest kraj tego domu. O, tak. Czyli tutaj? To. Niech pan dokładnie laską narysuje, jak powinniśmy to, szukać. To ta linia. O, tak jak chodzi, a mniej więcej to będzie tu albo tu, że ławka, może ten murek dalej trochę się... Gdzieś tu, no. Roberto, zaczynamy poszukiwania. Nie ma się co zastanawiać, tym bardziej, że śnieżek zaczyna pruszyć. Najpierw magnetometr, tak, żeby się zorientować, czy ta czarna podziałka ona się rozszerza, jak tak, harmonii po prostu od głębokości i wielkości. I wyświetla cyferki 6, 7, 5, co tak. To oznacza? To znaczy, że to nie jest dużej wielkości przedmiot i leżący na płytkiej głębokości. Co w kamienicy, która ma swoją historię, nie jest niczym dziwnym, dużo takich przedmiotów dokładnie, będzie. Dokładnie, więc nie musi to być akurat to, co często szukamy, ale... Jakiś... Ale sprawdzić warto magnetometrem. Dokładnie. Strasznie zaświecony teraz. No tu mogą być skrawki blachy zremontowanego dachu, na pewno są. Poza tym magnetometr działa tylko na ferromagnetyki, czyli na żelazne, prawda? Dokładnie. Metale. A jeżeli chodzi o miedź, mosiądz, metale to nie żelazne? Już nie. Nie. Przejdziemy tutaj trzeba sięgnąć po urządzenie drugie. Dla archeologa miasto jest trudnym terenem pracy. Co innego jak się kopie na wzgórzu, w polu, tam gdzie się ma jedną warstwę kulturową, ale miasto to jest przekładanie. Tak, bo tu jest wielowarstwowe nakładanie różnych zjawisk kulturowych. Przebudowy, zawalenia, pożar. Tak.
Często jest to na dodatek zagruzowane, przemieszane, więc bardzo trudno w takich warunkach badać. I tutaj no, dobrze, żebyśmy natrafili przy pomocy przyrządów, ale mogą być zakłócenia różnego typu. No na pewno. Archeolog kopiący w starym czy starożytnym mieście ma strasznie dużo znaków zapytania, prawda? Ze względu na to przemieszanie. Ale da to się też pewne rzeczy wyjaśnić na podstawie starych planów. Przybył właśnie pan Janusz Czapliński, rodzina katyńska, najbliższa rodzina generała Smorawińskiego, którą się natychmiast powiadał mi, że zamierzamy takich rzeczy tutaj szukać. Pan reprezentuje Urząd Konserwatorski, jest archeologiem, bo zawsze przy takich poszukiwaniach mamy taką... No tak, to teren miasta i załóżmy do kogoś należy. A tam jest pan wójcik, który nas tutaj przeprowadził. Zacna rodzina wojskowa. Szanowanie, Czapliński. Znaczy mój tata to był przyjacielem generała Smorawińskiego. Lublin był dla generała Mieczysława Smorawińskiego ostatnim pokojowym miejscem pracy. Tu przez 5 lat dowodził dowództwem okręgu korpusu i tu pozostawił jak najwdzięczniejszą pamięć, szczególnie hołubioną wśród rodzin wojskowych. Jest nie tylko fragmentem tamtego świata ze starych fotografii, ale do dziś szczególnym spoiwem tego środowiska. Ci starsi panowie zapamiętali go jako mali chłopcy, ale ciągle to jedno ze wspomnień najważniejszych. I dlatego mój dziwny jakiś obraz tamtych czasów przedwojennych i tych ludzi, to się graniczy dotąd. Jako dziecko to ja ich tak widziałem. Do medali. Mnie zaskakiwało tutaj to, dlaczego tata nie miał wążyka, a generał miał tutaj właśnie biały taki. Tata odpowiadał na takie pytania, czy nie? Znaczy, no później mi wytłumaczył. Tak. Zaraz stał, bo żeby zarządca składnie służby radia. Pan w tym domu mieszkał tutaj? Tak. W którym oknie? Proszę pana, na pierwszym piętrze. A zakopywanie tych skrzyń? Ja zakopywałem. Pan zakopywał? Tak. Sam? Czy ktoś jeszcze o tym wie? No, było sieć. To było 2 września, dokładnie 2 dzień wojny. Dniem, nocą, o jakiej porze dnia? Nie. Jak wyglądają pierwsze przejścia? No, kopy są, ale. Och, jakie cudowne zdjęcia. Generał Smorawiński i jego adiutant Osowski. Nie pamiętam imienia, właśnie może pan będzie pamiętał tego kapitana. Tak, Osowski, jak miał na imię. Osowska miała kurzy. Proszę bardzo. Kapitan. Idą krakowskim przedmieściem. Właśnie tutaj mamy widok Unia Lubelska, Europa z tyłu. Hotel Europa. Generał Smorawista, hotel. Tutaj właśnie ten Osowski zwiedzany mi z imienia. Ksiądz też ofiara Katynia, jak generał. Sowieci, dla których wrzesień był przede wszystkim odwetem za przegraną wojnę z Polską, twórców tamtego naszego zwycięstwa, w tym generała, wpisali na listę polskich elit przeznaczonych do bezwzględnej likwidacji. Komunistyczny PRL umieścił go na listach zapisów cenzorskich. To nazwisko miało zostać zapomniane. Ale im bardziej starano się go zepchnąć w niepamięć, tym mocniej dawne lubelskie środowisko rodzin wojskowych o tę pamięć walczyło. Po 1944 roku oraz po 1945 to było dla mnie przekreślone zdecydowanie. Jako syna oficera przedwojennego byłem po prostu nazywany wróg ludu. Pan chyba podobnie to przechodzi. Ani na uczelnię się dostać, ani nigdzie trzeba było naprawdę gdzieś to, no, ciągnęło się to. Nie, jeszcze nie przeszło. Ja nie mówię wcale, że przeszło. Już właśnie w tej chwili wiemy. Robert, jak brzmi jej ocena? No niestety. Nie ma? Nie ma tych przedmiotów, które szukamy. Wkopy były, widzicie państwo, tutaj jest są tutaj te... Jest wkop na kolor niebieski, pustka, która była. Było, ale wyrabowane niestety.
Ale z poszukiwaniami jest tak, że nawet szukając, nic nie znajdując, znaleźliśmy po pierwsze wspomnienie o generale, po drugie znaleźliśmy ludzi, którzy ciągle żyją historią i mieliśmy okazję opowiedzieć o tym dawnym, przedwojennym wojskowym Lublinie i o dramatycznym losie wspaniałego wojskowego, człowieka legendy generała Mieczysława Smoralińskiego. Każdy z nas poszukiwaczy istnieje na co dzień w dwóch światach. Tym realnym i tym, który mgiełką tylko tajemniczych, historycznych ścieżek. To jest nasze miejsce pracy. Spędzamy tutaj większą część naszego życia. W kabinie jednego z najpiękniejszych samolotów Boeing 737, na którym mam wielką przyjemność latać. Zawzięty tropiciel losu polskich samolotów bombowych na co dzień trzyma stery latającego giganta. W przerwach pomiędzy rejsami próbuje odtworzyć możliwie najbardziej szczegółowo losy maszyn 12 eskadry, które 4 września 1939 roku runęły na ziemię w okolicach Łodzi. Wywiązała się walka z 7 Messerschmittami. Grupa tych Łosi została tutaj rozproszona w okolicach. Dnia 4 września, wykonując lot bojowy na samolocie Łoś 7216 z załogą podporucznik Mazak, pilot, podporucznik obserwator Dzik, kapral strzelec Danielak i ja, na bombardowanie kolumny pancernej zostaliśmy zaatakowani przez klucz samolotów myśliwskich Messerschmitt w okolicy Pabianic. Samolot nasz przy pierwszym ataku został zapalony. Lewy zbiornik skrzydłowy. Kapral Danielak po zapaleniu się Łosia wyskoczył z maszyny na wysokości 700 metrów. Samoloty nieprzyjaciela ostrzeliwały go po otworzeniu spadochronu. Ja pozostałem jeszcze w maszynie, ostrzeliwując samolot nieprzyjaciela. Wyskoczyłem na wysokości 400 metrów. Pilot i obserwator pozostali w płonącej maszynie, lądując bez podwozia na las. Przed samym podjęciem decyzji tutaj o lądowaniu, bo w pierwszym momencie zapadła decyzja o wodowaniu tutaj w tym stawie. Bo tu po sąsiedzku jest duży staw. Tak, jest duży staw wyglądający jak jezioro. Ale Łoś nie był wymarzoną maszyną do wodowania? No, raczej chyba nie, ale po prostu może wielkość tego akwenu troszeczkę zaważyła na tym, że postanowiono lądować awaryjnie tutaj obok. Ten las oczywiście dzisiaj jest większy, kiedyś były to mniejsze drzewa, młodnik. I ten samolot przed samym lądowaniem zrzucił bomby i wylądował bez bomb. Niemniej palący się wykonał okrążenie tam nad miejscowością Dłutów i z kierunku południowo-wschodniego podszedł tutaj do lądowania. I tutaj właśnie w tym miejscu zakończył... Pod tą skarpą, tak? Pod tą skarpą zawisł tak na drzewach, które tu wtedy rosły. I oczywiście palił mu się lewy silnik, samolot się spalił. Załogę uratowała tutaj okoliczna ludność z miejscowości Dutówek. Jest to niedaleko, to około 200 metrów. Stawiamy tutaj kropeczkę na GPS-ie, a wy postawicie trwalszy znak w terenie. No, postaramy się tutaj to miejsce oznaczyć taką tablicą informacyjną, że tutaj właśnie zakończył swój lot ten samolot i że załoga przeżyła. A ziemia ciągle chowa jeszcze drobiazgi. Ziemia chowa drobiazgi, które no najczęściej na wiosnę z synem tutaj przyjeżdżamy, zawsze coś. Ale to już naprawdę drobiazgi, resztki spalonego jakiegoś aluminium. Ale ma to pewną moc relikwii lotniczych. Ma moc i właśnie te relikwie, które za chwilę pokażę, to są też z tego miejsca. Z tego miejsca pochodzą i to jest właśnie mały fragment tego. Są to dwie tabliczki, jedna z informacją o podwoziu. O podwoziu. Jest to tabliczka znamionowa, podwozie schowane, lewe, prawe. Tak. Natomiast to jest tabliczka znamionowa od przyrządu, od żerobusowi konkretnie, tak jest napis. I co ciekawe, jest to produkcji angielskiej. Jest tutaj sygnowany przez zakład w Londynie. Jest jeszcze indeks kursora, indeks kursu. Tak. Także też właśnie pozostałość po wspaniała tym samolocie. Tak.
Stąd wyjęto. Tak, z tego miejsca. Tutaj właśnie syn to znalazł, dlatego dla mnie też jeszcze takie tym bardziej cenne. A syn też lotniczym kursem leci, tak jak tata. Syn tak, idzie w moje ślady, z tego się bardzo cieszę. Co zdecydowało ten taki klimat lotniczy w domu? No chyba tak, od samego początku jakoś tak. No i samemu jakoś tak do góry ciągnie. Wychował się na lotnisku. Też. Ale to niesamowite, jak ta legenda lotnicza potrafi całe życie rodzinne ukształtować. No jest to fajną rzeczą, bo jest o czym rozmawiać, mamy jakieś wspólne tematy, wspólne zainteresowanie. No i poza tym właśnie też ja się strasznie cieszę, że możemy, tak jak tato kiedyś mnie przekazywał, tak ja teraz swojemu synowi przekazuję te wiadomości. Najwspanialszy z modeli wychowania, taka sztafeta pokoleń. No właśnie, to tak powinno chyba być, prawda? Tak. Jakie niesamowite rzeczy można spotkać w środku lasu. Nie trafiłem tu przypadkiem, ale powiedział pan mi tak. Zdarzyła się w życiu mojej rodziny niesłychana historia. Tata był leśniczym. Pewnego dnia postanowił marszałkowi Piłsudskiemu postawić kopiec. Tak. I chyba to jest spowodowane tym, że jeździł na sypanie kopca w Krakowie Piłsudskiego i postawił tutaj po zaborach. Żeby ludności pokazać, że mamy nową władzę, silną władzę, a że Piłsudski był... Tutaj, czyli pod Międzyrzecem Podlaskim, obszar mieszany etnicznie, prawda? Obszar taki stykowy. No, ale więcej Polaków. Kurhany, kopce, coś co miało po wsze czasy ponad szarość płaszczyzny się wznosić, budowano wielkim postaciom na chwałę, a wrogom ku przestrodze. Te wyraźnie dedykowane i te bezimienne gęsto dziś znaczą historyczną mapę Polski. Druga Rzeczpospolita była dla ich powstawania czasem szczególnym. Przez lata niewoli nagromadziło się obrachunków z przeszłością wiele. Zwykle jednak były to ogromne, ogólnonarodowe przedsięwzięcia, a tu nagle pomysł taki rzuca i przeprowadza leśniczy. To już na tyle intrygujące dla reportera historyka, by sprawą się zająć. Żeby usypać taki kopiec, trzeba było włożyć sporo energii. No oczywiście pomoc ludności tej... Ale jak? Kusił, namawiał? Czy to był to naturalny odruch? No część było na pewno opłacone ludziom za pomoc. Część było pracowników leśnych, którzy sami chcieli pomóc w tym. I chyba w 1937 roku było odsłonięcie. O, widzę, że... powrotem wrócił, tylko nie na to miejsce. Mam takie wrażenie, że to miejsce znowu wymaga jakiejś ręki i troski szczególnej, mimo że ślady zainteresowania widać, prawda? Były tak, lata złe dla tej pamięci. Były tak, bo tutaj w ogóle do 1941 roku był ten plafon założony Piłsudskiego. I Niemcy przychodząc salutowali tutaj, oddawali honory. Potem ojcu kazali to zdjąć. Zdjął i przechował? Zdjął. Było schowane właśnie w leśniczówce nad gankiem. I znalazł to leśniczy, który był po wojnie tutaj i też przechował. I to szło z rąk do rąk, przechowane było. A ostatnim, który przechowuje, jest pan. Zjawił się pan w redakcji programu Było, nie minęło i powiedział, jest takie miejsce w lesie pod Międzyrzecem, które chciałbym wszystkim pokazać i chciałbym pokazać również pewien szczególny album. Ma go pan przy sobie. Tak? Widziałem różne rodzinne albumy, ale ten ma wymiar wyjątkowy. Proszę bardzo. Spójrzcie państwo. Kraków, tak. Prawda? Na obwolucie tego. I kopiec. Kopiec w formie tej pierwotnej. Tak. Bardzo ostra ta krawędź. Teraz czas i te dzieciaki zjeżdżające na sankach wyłagodziły te kształty.
I proszę, oto twarze, których byśmy już nie odnaleźli w okolicy. Dzieciaczki pewnie już dzisiaj... Dorosłe. Ale ogromne zainteresowanie, ogromny tłum na tej leśnej polanie. Jednak było to wydarzenie wielkie. Duże, duże. Chociażby ze względu na to, że aż tylu ludzi było zapatrzonych, zasłuchanych, zachwyconych, przeżywało tą historię, warto byłoby temu miejscu pewną rangę przywrócić. Otóż przywiozłem tutaj wydawcę, pan Michał Pierszak wydał książkę taką, niech pan spojrzy, tak, Szlakami Józefa Piłsudskiego na Polu Mężczyźnie. Na tym miejscu pan nie był pewnie taki jak ja. Pierwszy raz w życiu tutaj jestem. Bardzo ciekawe miejsce. Szokujące, prawda? Takie magiczne uroczysko. Ciągle jest tej niezwykłej aury tutaj w powietrzu coś. Panie Michale, czy można by temu albumowi nadać nowy żywot? No, myślę, że na pewno, zwłaszcza, że jest teraz opracowywana nowa pozycja, album o całym województwie lubelskim i na pewno, na pewno będzie możliwość... Gdyby się udało znaleźć tutaj lokalnych sojuszników, wydać reprint. Cały zamysł jest taki, żeby właśnie młodym ludziom przybliżyć postać przede wszystkim wielkiego marszałka. Polaka, marszałka. Historia narodowa wpisuje się w pańską historię rodzinną i teraz kwestia, żeby to ruszyło dalej. Żeby uporządkować to, doprowadzić do jakiegoś ładu takiego. No nie mam pretensji do tych dzieciaków, które tu zjeżdżają na workach wypchanych sianem, bo im nikt być może tej historii tutaj nie opowiedział. Nie opowiedział. Kilkaset metrów dalej i oto kolejne miejsce niezwykłe. Spójrzcie państwo, coś naprawdę niesamowitego. Z głazów narzutowych, podlaskich, kaplica, grota. To też dzieło pańskiego ojca. Lubił stawiać trwałe i twarde znaki, takie, które przetrzymały wielu pokoleń. Dziękczynienie za odwrócenie się pożaru lasu w 1939 roku. Taki duży pożar był? Duży, bo była bombardowana linia kolejowa. To jest za tutaj. Ta w kierunku na Brześć, tak, prawda? Tak. I był tutaj ranny w nogę odłamkiem od bomby zapalającej. Pierw postawił krzyż z drewna, następnie w 1943 roku, albo początek 1944 już była grota. A jaka piękna jest inwokacja. Las ocal, swój las, wieczysty las. Kochał ojciec las. Kochał ojciec. Całym sercem był i z powołania był leśniczym. Zwykle zbliżając się ku końcowi programu, sygnalizujemy nasze najbliższe plany. Wyglądają niezwykle, bowiem tym razem naszym celem jest tajemnicza piramida na wzgórzu pośród gęstych lasów. Relacja z tej ekspedycji za tydzień. Do zobaczenia.